Słuchajcie, dzisiaj cały dzień Alex gramy. Ja muszę wykonać prostego questa. Niby prostego, bo mamy znaleźć łuk. Zguba myśliwego. I zobaczymy, czy został on naznaczony. Gdzie może być ten oto łuk zgubiony? Łuk Lenarta, tutaj. Jak najbliżej tam się dostać. Stąd chyba. Dobra. Łuk Lenarta ma kolor żółty. No to idziemy znaleźć. Czy już mnie gonią raptory? Obok trolla był łuk, mówisz? No on tam opowiadał generalnie, jak oni to zgubili go. A wiecie, że to dopiero była zupka z krokietem, a ja jeszcze mam drugie danie. Makaron ze szpinakiem. I 100 biców od Quadora. Dziękuję bardzo za 100 bicików. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ci gorąco. Co to jest? Kim wy jesteście? Dobra. Ja stąd spadam. Dobra, i co? I zobaczmy ten łuk. Czy on jest spoko, czy nie jest spoko ten łuk? Nie mogę go używać. Nie mam nawet statystyk odpowiednich. Dobra, idę mu pomóc. Dobra, moi drodzy, idę mu pomóc. Lenard jest tutaj. Na pomarańczowo. Elo, siema, siema Grzebek. Dobra, idziemy zagadać. Z tych ruin. Dobra, dobra, Falk. Wszystko spoko, ale tutaj mamy ziomeczka. Dobra, mam twój łuk. Znalazłem twój łuk. I to cały, dziękuję. Sam nigdy bym tego nie zrobił. 800 ekstra. Dziękuję, dziękuję. A czy oni mi pomogą? Aha, oni walczą z nimi. Ty. Patrzcie, jak oni nawalają. Mój się położył. Chyba na mnie się przerzucił. O nie, oni już mają mało zdrowia. Nie zapisałem sobie gry. Sam tego chciałem. A, tutaj. Jeden padł. Ale my go młotem walimy.
zużyć tę broń. O wiele lepiej. Dobra. No i Falk wstał w tym momencie. Dobra, muszę pogadać z tym łucznikiem, gdzie on jest. Porządny z ciebie go... Porządny ze mnie gość, a z nim... Kto powiedział, że możesz dać Lenartowi jego łuk? Potrzebował go, więc mu go dałem. Chciałeś być pomocny, ale ci nie wyszło. Lenart miał dostać nauczkę. Teraz będzie to raczej niemożliwe. Co on gada za głupoty? Nie chcesz awansować? A co jest złego w byciu myśliwym? Podlizywanie się i wspinanie po stopniach kariery zostawiam innym. Ja wolę zostać w lesie. Wystarczy, że podsyłają mi tu te ofermy na przeszkolenie. Nie lubisz, swoich uczniów? Uczniowie raczej chcieliby się nauczyć polować. Mi podsyłają każdą niezdarę, z którą nie wiedzą, co zrobić. Nie uważasz, że warto dać im szansę? Przesyłanie ich tu daje im szansę jedynie na szybszą śmierć. Żyjąc z dnia na dzień, poluj, by wyrobić normę dostaw mięsa do miasta. Przy okazji szkoląc ludzi, którzy wcale nie chcą tu być. Kilka dni temu polowałem z Lenartem. Jego niezdarność ściągnęła na nas całe stado raptorów. Wróciliśmy bez mięsa, z tymi cholernymi raptorami na karku. Goniły nas aż na skraj terenów łowieckich. Nigdy więcej. Aha. Powinieneś poradzić sobie z raptorami. Samotne polowanie na raptory? Świetny pomysł. Grunt to umrzeć młodo. Ja mam zamiar przeczekać te raptory. Goliet dostanie swoje mięso, kiedy będę gotowy. W kwestii raptorów. Może zapolujemy na nie razem? Towarzystwo jednego ucznia prawie przypłaciłem życiem. Nie mam zamiaru znów ryzykować z kolejnym amatorem. Dziękuję. O, ty kurde. Podpadłeś mi przez Bóg Lenarta, ale niech będzie. Zabierzmy się za raptory. Co? Trafiłeś na trop raptorów? Stale są w ruchu. Wygląda na to, że teraz są na zachód stąd. Aha, czyli... W kwestii... Sam poradzę sobie z raptorami. W takim razie zostaw tu swoje rzeczy. Nie będę ich musiał później zbierać wśród twoich strzępów. Żaden raptor mnie nie zabije. Ale mu powiedziałem. To było dobre. O, no. To było dobre. Czeka. Wędrujący raptor, przywódca wędrownego stada. Dobra. Chodź się na raptory. Zapisz grę, zaraz. To ja zapisałem. Kurde, Falk, pomożesz mi? Czekajcie, ja obserwuję, gdzie jest ten duży raptor. Bo to są małe raptory, to jest taki wędrujący raptor, to damy radę. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, niech on sobie powalczy.
Dobra, i on padł. Ale... Halo, wstawaj! Halo, wstawaj! Wstawaj, wstawaj! Halo! Pobudeczka! Czy ja mam granaty? Ja już zużyłem granaty chyba. Przyjść. Czemu on nie chce wstać, ten mój ziomek? On umarł na śmierć? Oszołomienie. Dobra, jest oszołomiony tylko. No ja nie wywalczę tych raptorów tu. O dobra, tego jednego jak wyciągnę tutaj. Kurde, ich jest za dużo. Dobra, idą, idą. One nie mają jak iść. Tu się zatrzymają. Biedne. Ty, on może wstał? Ta, wstał teraz, jak się walka skończyła. Dobra, idziemy na nich. No to chodźmy. Dobra, już jeden zabity. Siema, Astisek. Dobra. On musi wstać, ten mój, kurde, Falk. Tego małego zabiję pojedynczo. Natomiast ten duży... O właśnie, ten już przyleciał. Z tym muszę pogadać. Dobra. Teraz tego muszę porobić. On się chyba zbugował, nie? On strzela do niego z broni. To nieźle. A, ładnie. I mamy nowy poziom. Dobra. I teraz zobaczmy, co te raptory tutaj miały w tej swojej bazie. Ale to już całkowicie inaczej się gra, jak już ma się zbroję. To już jest troszkę lepiej. Baza raptorów. Porobieni. Dobra, musimy wrócić. Gdzie to się szło? Co to? Co mnie atakuje? Czemu taka muzyka jest? Ej, o co chodzi? Gdzie raptory? Główne misje, towarzysze. Ej, kurde, dobra, zrobiłem to.
Ale mam przyjść chyba do nich, nie? Czy nie mam przychodzić do nich? Bo nie mam egzaminu. Ej, kurde! Tutaj mam iść na fiolet. No zabiłem raptory, nie? A nie, chyba tam nie mam iść na ten znacznik. Gdzie oni mają swoją bazę? A to tutaj. Ty! Co? Jak ty mnie chcesz dorwać? Nie, dobra, nie ma szans, tutaj jest za dużo raptorów. To gdzie mam iść? Tam, gdzie są dwie ikonki. Tu? A, tutaj. Tu muszę iść, dobra. To już wszystko się tłumaczy tutaj. Ale ja tam nie widzę, żebym musiał, kurde, wrócić. Bo wykonałem quest i dostałem już za niego... Dostałem za ten quest już doświadczenie. Co to oznacza? Że to jest quest na zasadzie, ktoś mi dał quest, ale on się automatycznie już wykonał. Nie muszę wracać i chyba nie muszę meldować wykonania zadania. Bo swoją drogą dziwny quest by był. Idę oglądać Izaka, bo ma streama. No, trzymaj się. Weź tam, zasubuj go. To ci piąteczkę przybije. Muszę zapamiętać termin. Któregoś dnia chciałbym tu wrócić. Dobra, dobra. W kwestii raptorów... Raptory już są martwe. Możemy wrócić do polowania. Pomyliłem się co do ciebie. Spisałeś się. Być może pobyt tu sprawił, że jestem zbyt cyniczny. Nie dawałem ci szans na przeżycie. A co dopiero mówić o zabijaniu raptorów? Nie chciałbyś od życia czegoś nie więcej? Nie chciałbyś od życia czegoś więcej? A jest no coś więcej? Polowanie, świeże powietrze i... No cóż, jest jedna rzecz, którą znajdziesz w Goliet, a tu jej nie jest jedna rzecz, na której warto żyć. Co takiego? Piwo. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz je piłem. Piwo to jedyne, czego mi brakuje. Proszę, weź to, dam mu jedno Proszę, piwo. Weź to. Dasz mi piwo? Tak po prostu? Tak. Wyglądasz, jakbyś go potrzebował. Nie doceniłem cię. Doskonale. Masz coś na wymian? Piwo to moje paliwo. Doskonale. Piwo! I nie zmienia się nic! No i dobra. Dzień dobry, Tiger, siema. Powiem wam, że świat jest elegancki. Tylko problem polega na tym, że ja dalej w Berserkiem nie jestem, nie? I on mi kazał iść w takie zakątki świata. Już wam pokazuję, patrzcie to. Patrzcie to. Mam iść tutaj. Mam iść tutaj. I mam iść tutaj.
Jak wy sobie to wyobrażacie w ogóle? Jak ja tutaj mam dojść do hord? Skąd? Przez co? Jakim cudem? Olej, nie... Olej, się uspokój, bo się kurde... Bo się zdenerwujemy. I już nie będziemy się bawić razem. A, i jeszcze teraz jest... Jesteś pewien, czekajcie, że tutaj być? Tu jest quest, spotkanie. Ciulańsko tutaj jest. Ja bym musiał ich pokonać. Tych dwóch. A jak ja mam ich pokonać, jak oni mają takie mocarne bronie? Dobra, wiem. Czekajcie, zrobimy tak. Zapiszemy tutaj grę. I patrzcie to. Nie ujdzie ci to na sucho. Dokładnie. Kurwa, nie strzelaj. Ile masz HP? Falk, nie masz już zdrowia. Przeładował. Panie, takie kurde łatwizny. Nie młotem, to ty nie umiesz się posługiwać, gościu. Taki jesteś cwaniak? Że jak już przyszło do nawalanki? Pa. Co? Tak, no idziemy na 18. No to dobra. Wyplułem te słowa, tfu tfu. Czekajcie. Muszę sobie mocarza. Muszę sobie mocarza, moi drodzy, wciągnąć. Dobra, jedziemy. Kurwa. A, oni w ogóle... A, bo oni nie parują! A. Dobra, bo oni tą bronią nie mają defensywnego żadnego stensa. Oni nawalają. Więc trzeba uważać na ich ataki. Powiedz mi co. Oczywiście. Każda znaleziona część przy... No. Muszę rozprawić się z tymi albami, zanim podniosą alarm. Nie chcę, by mnie ktoś rozpoznał. Dokładnie.
Tu już byliśmy, nie? Tu już byliśmy, ale żeśmy nie zbierali tego wszystkiego. Przeciąłem jeden z węży, by im zablokować drogę. Dokładnie w ten sposób ta niezdatna do picia woda zatruła cały poziom. Ale... Nie rozumiem, czekaj chwilę. Ty, ale to jest w łazience, tak? Czekaj chwilę. No. Wyłącz! Dobra, jeszcze raz włącz. No i trzymaj. No zaraz będzie, dobra. Nie. Wyłącz. Kurwa, co się dzieje? Ja pierdzielę, mam tym z piecykiem problem. No iskrę daje. Ale nie umie zaskoczyć. Daje iskrę jak gaz leci. A czekaj chwilę. Nie umie zaskoczyć. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, Pati, teraz ci nic nie zrobię z tym. No nie umie zaskoczyć, no daje iskrę i słychać gaz, że leci. I jest nawet taki słychać, że został ten gaz podpalony. Ale na tym komputerku, na tym ekranie nie ma tych stopni Celsjusza. Czekajcie, bo jakieś zadanie miałem. To miejsce jest nieco niepokojące. No nieco. Za duże ciśnienie gazu, mówisz? Może tak być. Co się dzieje? No to czekaj chwilę jeszcze. A zrobię raz mniejsze ciśnienie, czekaj. Dobra, moi drodzy, na piecyku zmniejszyłem płomień, czyli... No teraz już masz! No i dobra, no to dzięki za info, tam ktoś podesłał, żeby zmniejszyć ciśnienie, no to zmniejszyłem i działa. Co to jest dron? Patrzcie, to są drony jakieś tutaj.
latające. Zimną wodę, jej włosy staną. O. Nie takie rzeczy stają pod zimną wodą. Nie ujdzie ci to na sucho. Ty, on gada tak do tych dronów. Niezły wariat. What the fuck? Co tu się dzieje? F-16. Chory pana, grabisz się na kilofy z dinozaurami, a nad tobą przelatuje F-16. Ale jakoś, jak się nazywała ta gra? Horizon? Czy jak ona się nazywała? No to jakoś się ludziom podobała. A też były połączone światy. O kurde, tu są raptorki. Patrzcie, tutaj macie ruiny zamku, a tutaj macie jakieś nowoczesne miasto, kurde, pod kopułą. Dobra, idziemy. Co to za żuczek? Dobra, ja muszę tam wlecieć. Dobra, bo nie chce mi się obchodzić tego całego. Kopuła jest arcydziełem technologicznym. Stój, ani kroku dalej. Nic Gregor. Nie może wejść do miasta bez przepustki. Byłoby miło, gdybyś nas wpuścił. Chętnie obejrzymy miasto. Podobno stanowi fantastyczny przykład kulturowej mieszanki. Nie wpuszczę was dla waszego dobra. Co on za głupoty gada? Nie przetrwacie 2 sekund w środku, jeśli zaczniecie taką gadkę z którymś z banitów. To jest miasto banitów, czy miasto... Gdzie dostanę identyfikator? Nie dostaniesz. Miasto jest przepełnione i brakuje w nim zapasów, więc zamknęliśmy bramy. Wydano już pełną pulę identyfikatorów, a my dostaliśmy rozkazy, żeby nikogo więcej nie wpuszczać. Ci banici i tak już wystarczająco nadwyrężają nasze siły. Nie mówię, że dla nich pracujesz, ale dopóki porządek nie zostanie przywrócony, nie możemy ryzykować wpuszczaniem niepożądanych elementów. Musisz zaczekać, aż to się skończy. Niedaleko stąd zebrała się grupka osób, które są w takiej samej sytuacji co ty. Może do nich dołączysz? Były ostatnio jakieś ataki ze strony Albów? Na północy leży Ksakor.
To chyba jasne, że zawsze będą się tu kręciły jakieś oddziały Albów. Ale chyba nie mają zamiaru nas zaatakować w tym momencie. Słyszałeś może coś o Eleksetorach w Abesie? Tak, tak, teraz. Skoro już o tym wspominasz, Eleksetor Kallax kierował się na północ z niewielkim oddziałem ludzi i maszyn bojowych. Eleksetor Kallax? A więc dostał awans. Powiedz, jak dawno temu Eleksetor tędy przechodził? Kilka dni temu. Teraz są już pewnie w Lodowym Pałacu w Ksakorze. Czemu tak cię interesują Eleksetorzy? Jeśli zaczniesz na nich polować, będziesz miał kłopoty, a nie chciałbym, żebyś ściągał je tutaj. Pytam, żeby móc ich łatwiej unikać. Nie traktuj mnie jak idiotę. Wyglądasz mi na takiego, co chciałby się popisać. Posłuchaj więc mojego ostrzeżenia. Z takim podejściem sprowadzisz śmierć na siebie i swoich bliskich. Stój, ani nikt nie może... No to ciul. Wow! Ohohoho! No nie, amerykańscy gangsterzy czy są w tej grze? Nie ma. Ohohohoho! Dobra, tutaj musi być gdzieś teleport. Słuchajcie, jak już tu jesteśmy, to przydałoby się odkryć tutaj teleport. Ale kurde... Tylko powiedzcie mi gdzie. Chciałbym zobaczyć stary Naprawdę? Świat taki, jakim był przed uderzeniem komety. Nie, nie wierzę w to. Jak to możliwe? Banita. Tak? Nie o, i to już są, to są harde babki, prawda? Wkurzające, tak bardzo wkurzające. Patrzcie, jaka banitka. Coś w ten deseń? Piękna z Najpierw twarzy, co? Zorganizuj jakieś picie. Picie? No tu dwie widzę. Jak to możliwe? Dobra, teraz muszę znaleźć ten teleporter jakiś. Miotła. Trzeba to całkowicie przerobić. Oczywiście, jeśli masz części. Nie znam gościa. I raczej go nie poznam. I raczej go nie poznam. Dobra. Niestety, nie widzę teleportera żadnego. Pod to miasto. Dobra, ja sobie tu zapiszę grę. Moi drodzy, starczy na dzisiaj, żeśmy kurde tyle... Żeśmy w końcu ruszyli się w tym Eleksie. Bo mamy zbroję, mamy wyższy poziom. Ja już generalnie wiem jak walczyć. Jak wykorzystywać też niektóre mechaniki gry. Trzeba sobie radzić.